konkurs o Nagrodę Historyczną Miasta Stołecznego Warszawy imienia Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę dotyczącą historii Polski po 1918 roku do współczesności. Józef Krzyk, Barbara Szmatloch, Korfanty, Silna Bestia, wydawnictwo Sonia Draga. Książkę o Korfanty pisaliśmy jako Ślązacy przez całe nasze życie. Ilekroć robiliśmy coś innego, gdzie tylko natrafiliśmy na jakąkolwiek wzmiankę o Korfantym, od razu gromadziliśmy to, a może się przydać, a tego jeszcze nie wiedzieliśmy. No i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że wprawdzie są dwie książki o Wojciechu Korfantym, ale my wiemy więcej. Więc dlaczego wszyscy, którzy są zainteresowani, nie mieliby wiedzieć więcej? To jest postać tragiczna. Wojciech Korfanty był osobą, która całe życie dążyła do tego, żeby się spełnić w polityce. Wielokrotnie popełniał poważne błędy, wielokrotnie przegrywał, ale wciąż walczył. Korfanty najpierw był śląskim synkiem, śląskim Wojtkiem, a potem zrobił się śląskim Bożycem albo śląskim grafem. I Korfanty to była rzeczywiście nie tylko silna, ale też cwana bestia. Kłóciliśmy się przy pisaniu tej książki, przy różnych sprawach mieliśmy odrębne zdanie, ale na temat Korfantego kłótnie trwały już za jego życia. Korfantego trzeba cenić, natomiast czy się go dało lubić? To tak do końca nie jestem pewna. Dlatego mam nadzieję, że wszyscy, którzy zajrzą do tej książki, znajdą w niej coś prawdziwego, a nie tylko coś uroczystego i napuszonego. Książka Wojciechu Korfantym jest nie tylko książką historyczną, jest książką obyczajową, jest książką sensacyjną i wydaje mi się, że każdy przy pogłębianiu wiedzy o historii Śląska znajdzie dla siebie coś ciekawego. Wojciech Korfanty był jednym z najbardziej znanych polityków II Rzeczpospolitej. Książka jest znakomitą biografią tego polityka. Pokazuje też tło społeczne spraw śląskich i polsko-śląskich, spraw powstań śląskich, spraw miejsca Śląska w II Rzeczpospolitej. Powinna być lekturą obowiązkową polskiego inteligenta. A chciałbym też, żeby była lekturą polskiej młodzieży. Autorzy łączą świetny warsztat historyczny ze znakomitą narracją, właściwą ludziom, którzy uprawiają zawód dziennikarza. Nominacja do nagrody jest wielką sprawiedliwością dziejową. Wojciechowi Korfantemu się za życia w Warszawie nie udało, a teraz ma dobrą pasę. Pomnik, ukazała się książka, została nominowana, oby tak dalej.